Dzień dobry, nazywam się Patrycja Herbut i widzimy się dzisiaj na spotkaniu z Nidą Majewską-Braun. Dzień dobry, bardzo mi miło. To jest moja piąta auschwitzowa książka, traktująca o ludziach, którzy przeżyli piekło Auschwitz. Historia Wawrzyńca Kuliga, który miał tą odwagę i poszedł do Auschwitz, by ocalić ukochaną żonę. Nie miał pojęcia o tym, czy Niemcy rzeczywiście dotrzymają słowa i ona jako zakładniczka zostanie uwolniona. Natomiast on miał tą odwagę, by wyruszyć do obozu i błagać Niemców o to, by darowali jej życie. Tak naprawdę to jest trochę inna historia niż poprzednie cztery, które opowiedziałaś w swoich książkach. Powiedz, jak ona do ciebie dotarła, jak trafiłaś na tę historię i jak to się dzieje, że już piąty raz podjęłaś temat Auschwitz i więźniów obozu. Tak naprawdę to jest moja 22. książka i nigdy nie sądziłam, że kiedykolwiek będę pisała o jakimkolwiek obozie. W rzeczywistości jak zwykle życie pokierowało trochę inaczej niż to planowałam. Pierwszą historię tajemnicy z Auschwitz opowiedziała mi moja 80-letnia przyjaciółka, której mama trafiła jako zakładniczka do obozu za męża, który w chwili aresztowania przez gestapo przebywał w skrytce w domu, nie wyszedł z tej skrytki, wiedząc i słysząc, że Niemcy zabierają do więzienia w Radomiu jego żonę, szwagierkę i teściową. Dwie panie zostały wypuszczone, natomiast Stefania Stawowy trafiła do obozu. I tak się potoczyła moja historia związana z pisaniem i z książkami Auschwitz, dlatego że po każdej kolejnej historii pojawiają się kolejne osoby, które proszą o spisanie dziejów bliskich i rodziny. W rzeczywistości te historie do mnie gdzieś tam same przychodzą i ta tajemnica z Auschwitz to historia o tym, jak mąż nie poszedł do obozu za żonę, by ją uwolnić, natomiast ocalana z Auschwitz to historia, gdzie mąż rzeczywiście poszedł do obozu, by uratować żonę. Historia, którą opowiedziałaś w Ocalonej z Auschwitz, naprawdę jest wstrząsająca. Jest tam tyle emocji, ponieważ przez pierwszą część książki poznajemy życie Kuligów. Oni nie są bogaci, ale mają wielkie serca, bardzo się kochają, pomagają osobom, które są w obozie. I dopiero później dowiadujemy się, że po tym jak pomogli Janowi Nowaczkowi, po kilku miesiącach, kiedy już tak naprawdę zapomnieli o wszystkim, przyjeżdża do nich gestapo. Tak naprawdę to jest historia, która ujrzała światło dzienne po 80 latach. Rodzina, byłam w ubiegłym tygodniu na promocji w Oświęcimiu, powiedziała, że wiele osób zwracało się z prośbą, by podarowali tę historię, podzielili się tymi wspomnieniami, oni nie chcieli tego robić. Jestem wzruszona, że osobiście się do mnie zgłosili i poprosili o spisanie tej historii. Opowiedziały tę historię córki głównej bohaterki, pani Franciszki, które wspominają ją do dzisiaj z wielkim bólem i z wielkim wzruszeniem. Pechem było wiadomą sprawą trafienie do obozu, ale równie niefortunne było mieszkanie w okolicach obozu. Ci ludzie byli narażeni na wielu płaszczyznach, ale przede wszystkim obóz rozrastając się do kilkudziesięciu podobozów zaglądał coraz bardziej na ich podwórkach i stawał się coraz bliższym sąsiadem. I ci ludzie siłą rzeczy angażowali się we wszelką możliwą pomoc więźniom, poczynając od tej pomocy takiej bardzo elementarnej, czyli dzieleniem się jedzeniem, lekami, przemycaniem listów, grypsów, ale to też było sączenie informacji z zewnętrznego świata, co się dzieje na frontach wojennych, ale też pozyskiwanie od więźniów informacji o tym, co się dzieje w obozie. I rzeczywiście Franciszka i jej mąż Wawrzyniec również zaangażowali się. On należał do batalionów chłopskich, ona należała do organizacji kobiet oświęcimskich. Wszystko po to, żeby pomagać tym biedakom, których widzieli codziennie. Zresztą Wawrzyniec był zmuszony jako pracownik cywilny do pracy w obozie. Pracował w kopalni w Brzeszczach.
I Pych chciał, że do tej rodziny, właściwie spokój tej rodziny, jak powiedziałaś, początek książki to jest ich zwykłe, zdawałoby się, codzienne życie, w które wpleciona jest niezwykła, wyjątkowa bieda i niedostatek. Tym większy, że wybuchła wojna i życie stało się jeszcze trudniejsze. A mimo to oni byli w stanie zorganizować się, by pomagać więźniom obok. I Traf chciał, że 1 września 1941 roku w brawurowy sposób z obozu ucieka Jan Nowaczek. Ucieka w brawurowy sposób, bo na SS-mański, na pasiak zarzuca SS-mański mundur z pistoletem w kieszeni. Na niemieckim rowerze przejeżdża przez bramy obozowe, także jeszcze Niemcy oddają mu saluty. I w momencie, kiedy rozlegają się syreny alarmowe wokół jednej, drugiej zony, wszyscy wkoło wiedzą, okoliczni mieszkańcy wiedzą, że ktoś uciekł z obozu. On, nie zastanawiając się, wjeżdża na pierwsze, lepsze podwórko. Ma szczęście, bo trafia do rodziny nie niemieckiej, tylko polskiej rodziny, co w tamtej okolicy nie było oczywiste. I błaga kuligów o to, żeby uratowali mu życie, żeby go pomogli, żeby go schowali. I to jest ten dzień, który tak naprawdę jest początkiem tragedii rodziny kuligów. Tak, i nie tylko rodziny kuligów, czyli Wawrzyńca i Franciszki, ale także siostry Franciszki oraz, jeśli dobrze pamiętam, bratanków Wawrzyńca. Bratanka i syna sąsiada, ale tak naprawdę ten dzień powoduje, że z powodu udzielonej pomocy temu człowiekowi potem 120 osób w ramach odwdzięczenia od Jana Nowaczka dostaje właściwie wyrok śmierci. Z racji na to, że ten człowiek rzeczywiście wyposażony przez kuligów i w jedzenie, i w ostatnie pieniądze, i w ubranie i tak dalej, przechodzi przez granicę generalnego gubernatorstwa. Oczywiście nie oni sami mu pomagają, bo jest zaangażowana cała siatka ludzi, którzy powodują, że on rzeczywiście tę wolność odzyskuje. Natomiast ponownie złapany, po 9 miesiącach pojawia się ponownie w rodzinie kuligów, tym razem współpracując z Niemcami i tym razem wskazując dokładnie i ujawniając, kto, jak i gdzie mu pomógł. Stał się na nowo więźniem Auschwitz, który wpadł na pomysł, że ocali swoje życie, wydając wszystkich tych, którzy zaangażowani byli w jego pomoc. Warto też wspomnieć, że Jan Nowaczek, pojawiając się ponownie w domu kuligów, można powiedzieć odważnie, że jest dość bezczelny we wskazywaniu nie tylko osób, ale też opowiadaniu, co się działo, kiedy wszedł do tego domu, w jaki sposób mu pomogli. I to też niesie taki duży ładunek emocjonalny dla czytających, ale też na pewno dla ciebie, Nino, jako autorki. I właśnie chciałam zapytać, jak ty radzisz sobie z emocjami, które w tej książce jest ich naprawdę dużo. Te historie, po pierwsze miłości, po drugie tej pomocy nie tylko kuligów, ale też wszystkich osób, które mieszkają w okolicy obozu. I ta wielka krzywda, która spotkała nie tylko rodzinę kuligów, ale też te 120 osób, które pomogły tej jednej osobie. No to jest 120 osób, ale pamiętajmy, że to są też bliscy tych osób, więc to cieniem położyło się na wielu rodzinach. Tak naprawdę pisząc tę książkę miałam cichy dni z komputerem, dlatego że opisując prawdziwe historie, fabularyzując te historie, ja robię wszystko, żeby tych ludzi nie oceniać, dlatego że z perspektywy 80 lat wygodnego fotela i tego wszystkiego, co wiemy o wojnie i tamtych czasach, nie powinniśmy i nie mamy prawa oceniać tych ludzi i abyśmy nigdy nie stanęli przed ścianami i tymi przepaściami, nad którymi oni stawali. Musimy pamiętać, że redefinicji w czasie wojny, ale szczególnie w obozie, uległy pojęcia dobra, przyzwoitości i sumienia. Więc nie ukrywam, że było to bardzo trudne, żeby opisać to nie oceniając, bo ocena się oczywiście ciśnie na usta. Natomiast pamiętajmy, że Jan Nowaczek też był więźniem, też miał prawo marzyć o wolności i o tą wolność zabiegać. Natomiast, tak jak powiedziałaś, to też było dla mnie takie bardzo uderzające, że po tych 80 latach obie siostry, pani Maria i pani Stefania, czyli córki bohaterów, doskonale pamiętały ten dzień i one bardzo wyraziście, jeszcze w ubiegłym tygodniu było nagranie też telewizyjne i one jedna z tych sióstr
Jezus przed kamerami opowiadała ze łzami w oczach, jak ten człowiek był bezczelny w domu, jak się czuł pewnie i właściwie on jakby zmienił zupełnie stronę, przekroczył ten Rubikon i współpracując z Niemcami on się czuł jak jeden z esesmanów. I to jest, proszę Państwa, absolutnie zatrważające, tak, bo wiemy doskonale o tym, że potrafi nas zdradzić przyjaciółka, potrafi nas zdradzić czy zawieść mąż, a co dopiero obcy człowiek, któremu udzielamy pomocy, więc ci ludzie naprawdę zaryzykowali wszystkim, no i odebrali najbardziej gorzką zapłatę z możliwych. Tak naprawdę Ocalona z Auschwitz to książka nie tylko o historii kuligów, ale też wszystkich osób, które mieszkały w okolicy obozu. Tak jak już wspomniałaś, Nino, bardzo wiele osób pomagało, były zorganizowane. Powiedz proszę, w jaki sposób ludzie pomagali więźniom obozu? Rzeczywiście ta książka jest tak naprawdę hołdem oddanym mieszkańcom Oświęcimia i okolic. Tak jak wspomniałam, ci ludzie pomagali na wszelkie możliwe sposoby, ale Niemcy też robili wszystko, żeby tą pomoc uniemożliwić. Tak jak wspomniałam wcześniej, była jedna, druga zona posterunków. Wszędzie znajdowały się tablice ostrzegawcze, były też procesy i takie pokazowe rozstrzelania, wszystko po to, żeby tą ludność miejscową zniechęcić od pomagania. Natomiast ci ludzie przede wszystkim organizowali się w większe grupy po to, żeby zdobyć jedzenie. Pamiętajmy, że też to był czas, kiedy były kartki, więc tego jedzenia wszystkim brakowało. To było podawanie listów, grypsów, leków, ale też pamiętajmy, że świadomość i wiedza o tym, że istnieją obozy, była powszechna, natomiast nie wszyscy wiedzieli i rzadko kto wiedział, jak naprawdę wygląda ta rzeczywistość obozowa. I do obozu Auschwitz, jak podobnie do innych obozów, przybywały też rodziny osadzonych z nadzieją, że będą mogły więźniów odwiedzić, co było oczywiście absurdem. Natomiast też tym osobom pomagały te rodziny, które miały tego pecha w okolicy obozu mieszkać. Historia... Jeszcze przepraszam, pamiętajmy jedną rzecz, taką bardzo istotną, że okoliczna ludność pomagała od pierwszego dnia powstania obozu i bynajmniej nie do ostatniego dnia istnienia tego obozu, bo po wyzwoleniu gro więźniów było tak osłabionych, że tak schorowanych, że po prostu nie mieli siły wracać, ale też gro z nich nie miało do czego i do kogo wracać, więc ci ludzie naprawdę otulili zupełnie obcych sobie wielką troską i czułością. Natknęłam się w relacjach Auschwitz na różne odcienie tej pomocy, bo część osób zarzekała się, że jest tak wdzięczna, że po wojnie, że gdyby cokolwiek się działo, to oni oczywiście chętnie pomogą i będą wspierać. Tymczasem okazywało się często gęsto, i takie relacje są w archiwum, że gro osób, które ocalały dzięki pomocy okolicznej ludności, odwracała się od nich potem w potrzebie. Natknęłam się też na relację podobną do sytuacji tutaj Jana Nowaczyka, kobiety, która została ponownie złapana i ponownie osadzona w obozie. I ona również zdradziła swoich dobroczyńców. Myślę, że nie w wyrafinowany sposób i nie było to jakoś głęboko przemyślane, natomiast no, była tak zestresowana i emocje wzięły górę, że nie zastanawiając się po prostu wydała innych, mając nadzieję, że uratuje swoje życie. Więc no, to jest taki bardzo dramatyczny rozdział historii Oświęcimia, który przed wojną był postrzegany jako bardzo takie idylliczne i spokojne miejsce i pewnie byśmy w ogóle o tym mieście nie rozmawiali w tej chwili. Historia fabularna kończy się na tym, że Franciszka wychodzi z obozu nieświadoma tego, co zrobił dla niej i dla jej jeszcze nienarodzonego syna jej mąż. Czy w rozmowie z córkami kuligów dowiedziałaś się, jak pobyt w obozie oraz to, co zrobił Wawrzyniec, czyli zamienił się ze swoją żoną na życia, wpłynęło na dalsze życie Franciszki? No mówi się, że 2-3 pokolenia potrzebne są po to, żeby o tej traumie zapomnieć, że ta trauma mimo wszystko gdzieś tam osadza się w rodzinach byłych więźniów. Natomiast dla mnie ogromnym komplementem było to, co powiedziała wnuczka państwa kuligów, która tak naprawdę spowodowała, że ta książka powstała, że ona dopiero po napisaniu tej książki, po przeczytaniu tej książki, ona zrozumiała swoją oschłą, nieszczególnie sympatyczną babcię, że kobieta była po tak tragicznej traumie
i ona dopiero zrozumiała, że to nierozpieszczanie babci, to tak naprawdę było narzędzie dawane im, dzieciom i wnukom, takie zaprawienie w życiu, żeby mogły sobie poradzić w najtrudniejszych sytuacjach. Babcia wychodziła z założenia, że rozpieszczanie to jest osłabianie i że tego nie należy stosować. Natomiast no, ta historia dramatycznie zmieniła życie wspomnianej Stefanii Magiery, czyli siostry Franciszki i rodziny Franciszki. I to był kolejny ten moment taki, który też spowodował, że zawiesiłam się z piórem nad kartką, bo proszę sobie wyobrazić, że Franciszka trafiła do obozu i Wawrzyniec po 9 dniach rozmyślań doszedł do wniosku, że kobieta w 9 miesiącu ciąży, trójka malutkich dzieci w domu, że ona po prostu tego obozu nie przeżyje i że on z drugiej strony nie będzie w stanie wychować trójki maleńkich dzieci, że po prostu nie podoła. I zdecydował, że on do tego obozu zamiast Franciszki pójdzie błagać Niemców, tak jak powiedzieli w czasie aresztowania, że biorą Franciszkę, jak się znajdzie mąż, to ją wypuszczą. Nie mając żadnej pewności, że to się wydarzy, poszedł do obozu. Natomiast szwagier Ludwik Magiera tego nie zrobił i Stefania zginęła w obozie. O ironią, zginęła tego samego dnia, co człowiek, który wydał wszystkich, czyli Jan Nowaczek. Została rozstrzelana pod ścianą śmierci i jeden akt zgonu dzieli zgon Nowaczka i Stefanii Magiery. Tam jest bodajże 3 czy 5 minut różnicy między wykonaniem rozkazu. Więc tak naprawdę to zdruzgotało i rozbiło życie tych dwóch rodzin, tym bardziej, że Franciszka straciła nie tylko żywiciela, ale osobę, która chroniła tą rodzinę. Straciła wóz i konie, które były tak naprawdę podstawowym narzędziem pracy. Ona się imała najgorszych robót po to tylko, żeby tą rodzinę utrzymać przy życiu. Do tego stopnia, że własne niewielkie poletko obrabiała w blasku księżyca i oczywiście to pole nie przynosiło takich plonów, jak powinno. Natomiast to, co mnie najbardziej zbulwersowało i zszokowało w tej historii, czego nie ma w żadnych dokumentach i w archiwach, to jest dalsza historia Ludwika Magiery, który tak naprawdę musiał się do końca wojny ukrywać. W domu została trójka małych dzieci, którymi się zajęła babcia, a Ludwik Magiera ukrywał się u Stefanii w stodole. A że w stodole było chłodno, no więc coraz bliżej się ukrywał w domu, w końcu w domu. I okazało się, że Stefania zaszła z nim w ciążę. Spodziewali się kolejnego dziecka, obiecując sobie wzajemną troskę i pomoc w wychowaniu no, całej gromadki dzieci, bo była ich wtedy 7. Natomiast okazało się, że do tej samej stodoły zaglądała sąsiadka, która też była z tym człowiekiem w ciąży. I Franciszka tak naprawdę została po raz drugi zdradzona przez mężczyznę, który obiecywał jej przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, dlatego że ten człowiek wybrał sąsiadkę, a nie Franciszkę. Franciszka została sama z 5 maleńkich dzieci. Jedną z wielu mocnych stron twoich książek jest to, że pracujesz najpierw ze źródłami, robisz ogromną kwerendę i rozmawiasz z osobami, które mogą pomóc w ustaleniu faktów. Dopiero później piszesz fabularną część, ale też książki mają część dokumentarną. Chciałam cię zapytać, jak wygląda proces pisania takiej książki? Rzeczywiście ta moja praca jest bardzo żmudna i wielomiesięczna. Ja współpracuję na stałe z historykami, ale też współpracuję z oddziałem IPN-u w Poznaniu, jak również z archiwum Auschwitz-Birkenau i jestem bardzo wdzięczna, że muzeum pochyla się nad moimi książkami i te książki powstają we współudziale archiwistów i też oni swoją wiedzą i doświadczeniem podpowiadają mi, w które strony powinnam skręcić i też otaczają te książki troską, więc jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Oczywiście pierwsza rzecz to są dokumenty, to są relacje, te wszystkie rzeczy nagrywam, też się potem nimi dzielę. I tak było w przypadku wszystkich tych 5 książek, rozmowy z byłymi więźniami, ja potem się też dzielę z archiwum, bo to są takie
puzelki historii, o których nie powinniśmy zapomnieć. Uważam, że o historii można pisać w różny sposób, natomiast nie można tej historii przekłamywać, zakłamywać i nie można fantazjować. Ja sobie wymyśliłam taki sposób pisania, to co wspomniałaś, w książkach jest dużo przepisów i wyjaśnień, tylko i wyłącznie po to, żeby czytelnika nie onieśmielać, bo nie każdy musi znać ten okres historii, czy to miejsce historyczne, więc jest dużo wyjaśnień po to, żeby czytelnik też się czuł bezpiecznie. Natomiast ja myślę, że dzięki takiemu popularyzowaniu historii i beletryzowaniu historii, ale jej nie przekłamywaniu, ja docieram też do osób, które zwyczajnie po opracowania historyczne sensu stricte by nie sięgnęły. Natomiast słyszę, że po lekturze tych książek ludzie chętnie sięgają po opracowania i dokumenty już historyczne, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. To jest dobry moment na moje kolejne pytanie, czyli opowiedz, jaką strukturę ma książka, ponieważ zaczyna się od części fabularyzowanej, a później mamy część dokumentarną. Znaczy ja pisząc, dla mnie to jest jakby jedna całość, tak, bo ja przepisy na bieżąco uzupełniam, czasami te przepisy rozrastają się do kilku stron, jest to związane, nie wiem, ze strukturą obozu, stworzeniem się obozu, z takimi podstawowymi rzeczami, o których nie sposób nie wspomnieć, opowiadając tego rodzaju historię, bo to tło społeczne, historyczne, kulturowe i tak dalej jest swoistą kanwą, na której osadza się ta historia. Nie sposób opowiedzieć jedno bez obok drugiego, natomiast żeby też czytelnika nie zagłuszyć tą historią, te przepisy są zamieszczone na końcu książki po to, żeby w każdej chwili można było po nie sięgnąć, ale żeby też nie wdzierały się w fabułę. Natomiast rzeczywiście to jest też takie niesamowite, bo każda z tych książek zaczyna żyć własnym życiem już po ukazaniu się i między innymi Ocalona z Auschwitz, teraz byłam na dwóch spotkaniach, gdzie było bardzo dużo wnuków, prawnuków, nie sposób tej rodziny policzyć, bo wyjątkowo duża i tak no, z zazdrością spoglądałam na nich. W każdym razie oni mają swoje wspomnienia, swoje relacje. Jest osoba, która nagrała Franciszkę, która wspominała, nie wiem, z 30 lat temu tę sytuację opowiadała. Nagle się okazało, że na strychu jest kaseta, którą należy odtworzyć, po którą należy sięgnąć, więc też wychodzę z założenia, że w momencie, kiedy będzie do druk książki, książka zostanie uzupełniona o nowe relacje, o nowe wspomnienia. Tak stało się z moją pierwszą książką, Z tajemnicą Auschwitz, wspomniana Stefania Stawowy, która trafiła do Auschwitz jako zakładniczka za męża. Zostawiła w domu dwie malutkie córki. Ta młodsza córka, która miała wtedy, jeżeli się nie mylę, 3 czy 4 latka, jest właśnie tą osobą, która opowiedziała o tym dramatycznym dniu, kiedy gestapo aresztowało jej mamę i tata nie wyszedł ze skrytki, poszedł tego samego dnia dalej do lasu walczyć, bo był partyzantem. W domu zostały dwie maleńkie dziewczynki, jej siostra miała chyba z 7 lat i w każdym razie te dzieci zostały zostawione same sobie. I Ewa, opowiadając tą historię, mówi, wiesz, ja tylko nie pamiętam jednej rzeczy, gdzie my byłyśmy, zanim trafiłyśmy do dziadków. I się okazało, że po jakimś miesiącu od ukazania się książki skontaktowała się ze mną pani, która opowiedziała o tym, jak jej mama zajmowała się małą Ewą i małą Basią. Przysłała zdjęcie dziewczynek z gospodarstwa niemieckiego, bo ukrywały się, okazuje się, były ukrywane u Niemca. No i to jest takie bardzo wzruszające, że te historie ożywają, że pojawiają się kolejni świadkowie. I też to jest takie wzruszenie, bo książka została też uzupełniona o relacje przyjaciółki obozowej Stefanii, pani Zosi Pawłowskiej, która po ukazaniu się książki, właściwie w ostatnim momencie, kiedy książka już była domykana i szła do druku, pojawiła się w moim życiu, opowiadając tą historię jakby z własnej perspektywy o tym, jak poznała Stefanię w obozie, jak się przyjaźniły, jak ona do tego obozu trafiła. I teraz to nowe wydanie Tajemnicy z Auschwitz w nowej szacie graficznej jest uzupełnione o prawie 200 stron właśnie relacji drugiej osoby, która tą historię przeżyła. I to jest takie wzruszające, gdy te osoby, byli więźniowie, kibicują im i mówią, że to jest potrzebne, że mam to robić dalej, więc myślę, że to jest też takie bardzo ważne w moim życiu. Ważną informacją przy tajemnicy z Auschwitz i wznowieniu jest to, że książka jest poszerzona o 200 stron i nową historię.
Tajemnica, przepraszam, Ocalona z Auschwitz jest twoją 5. książką o tematyce obozowej i 22. książką w ogóle. Tak naprawdę wspólnym elementem wszystkich twoich książek jest to, że są to kobiece historie lub historie skupione wokół kobiet. Jak to się stało, że zaczęłaś pisać o kobietach z Auschwitz? Wiesz co, nie stało się nic dziwnego i w taki pewien naturalny sposób, tak jak powiedziałam, te historie do mnie przyszły, ale ja nic nie robię innego niż to, co zaczęłam robić 6 lat temu, czyli pisanie o kobietach, bo od 6 lat piszę książki. To są dalej historie związane z paniami, tylko że osadzone w innym czasie, w innej przestrzeni, więc dalej piszę o tym, co jest dla nas kobiet ważne i myślę, że bardzo cenne jest opowiadanie historii z perspektywy kobiet, które w momencie, gdy mężczyzna wyruszał w bój czy na front, musiały stoczyć swoją małą wojnę na zapleczu, czyli w domu, dbać o dzieci, zdobywać jedzenie, podporządkowywać się pewnym nakazom i zakazom i często gęsto ta wojna, nie powiem, że była trudniejsza, ale była równie trudna, co ta okopowa wojna, którą znamy z opowieści naszych dziadków. Zresztą w tej mojej książce, w większości tych książek są też przepisy, są też takie dodatki, drobiazgi, które też pokazują, jak to życie kobiece w tamtym czasie wyglądało. Powiedz, czy dotarłaś może do dokumentów bądź relacji, z których wynikałoby, że bohaterowie twoich 5 książek się spotkali? Bo jak myślałam o tych twoich książkach, które napisałaś na przestrzeni ostatnich lat, o aż 5 książkach, historiach z Auschwitz, to zastanowiło mnie, czy może oni się spotkali. Znaczy na pewno bohaterowie Ocalonej z Auschwitz nie spotkali się z moimi wcześniejszymi bohaterami. Natomiast pani Zosia Pawłowska wspominała panią Stanisławę Leszczyńską, która jest bohaterką mojej książki kolejnej o Auschwitz, czyli Anioła życia z Auschwitz. Więc tutaj panie się spotkały, to rzeczywiście tak. Powiedz, jak czujesz się po wydaniu 5 książki w tematyce obozowej? Jesteś tak naprawdę tydzień po premierze i jestem ciekawa, jakie emocje w tobie są. Znaczy to jest bardzo trudne pisanie tego typu historii, dlatego że ja na czas pisania staję się bohaterką książki. Potrafię się i głodzić, i chłodzić po to, żeby poczuć, jak organizm reaguje na pewne zewnętrzne bodźce. Zawsze spotykam się z moją panią psychoterapeutką, żeby się oczyścić. I to jest też niezwykłe, że wczoraj wróciłam z Oświęcimia, tak naprawdę z kolejną historią. Jutro jadę do sąsiedniego miasta, żeby zebrać pierwsze dokumenty i pierwsze relacje, więc te historie, tak jak powiedziałam, po prostu się do mnie garną. I ja jestem bardzo wdzięczna losowi za to, że tak jest, ale też czuję ogromną odpowiedzialność za to, co piszę. Co jest trudnego w pisaniu o obozie, o Auschwitz i o tych tragediach, ale też co jest krzepiącego, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo. Wiesz co, na pewno bardzo trudne jest poszukiwanie dokumentów. Ja w momencie, kiedy jestem w archiwum Auschwitz, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, ja mniej więcej wiem, czego się mogę spodziewać. Są to relacje, są to zdjęcia, czasami mniej, czasami bardziej brutalne. Natomiast zamawiając teczkę w IPN-ie, ja nigdy nie wiem, co w tej teczce znajdę. Tam znajduję najbardziej brutalne zdjęcia, czy najbardziej takie uderzające dokumenty, po których właściwie, których zdjęcia i relacje, których nie sposób zapomnieć i których nie sposób odwidzieć, więc to jest na pewno niezwykle trudne, ale ja też mam świadomość tego, jak wiele, ja też tym nie epatuję w książkach, bo wydaje mi się, że o brutalności i tej krwi wojennej wiemy tyle, że pewne rzeczy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Zawsze to, co mnie najbardziej pasjonuje i interesuje, to jest ten psychiczny aspekt, psychologiczny aspekt wojny, bo przecież zło zaczyna się w czymś chorym umyśle. I to jest niezwykłe, jak jeden taki umysł potrafi zmanipulować i pociągnąć za sobą całe społeczeństwo, więc to jest rzecz, która najbardziej mnie interesuje. Natomiast pytasz, co jest dobrego, tak? No,
Kiedyś mnie pytano, czy historia czegoś nauczy. Ja z jakimś mądrzejszym powtarzałam, że historia nas uczy tego, że się niczego nie uczymy. I tu zazwyczaj były prychnięcia na sali, że jak można tak mówić. Mając świadomość tego, co się dzieje za naszą granicą, to myślę, że jest to bardzo słuszne stwierdzenie, ale pisanie obozowych książek, ja zawsze widziałam szklankę do połowy pełną, natomiast nauczyło mnie jeszcze większej pokory. Doceniam to, że mam poduszkę, że mam kołdrę, że mam wygodne łóżko. I naprawdę każdego dnia mam za co dziękować losowi, za takie absolutnie drobne rzeczy, którymi powinniśmy się cieszyć i które powinniśmy doceniać, bo pisanie i spisywanie relacji, no to jest naprawdę bardzo takie i trudne i uświadamiające, że właściwie te elementarne, podstawowe rzeczy, których my nawet nie dostrzegamy, są tak ważne i istotne i można o nich marzyć. Dlaczego według ciebie nadal warto pisać o tych historiach i przede wszystkim dlaczego warto je czytać? Wiesz co, bo pokolenie moich dzieci o Auschwitz będzie i II wojnie będzie czytało czy słyszało jak o bitwie pod Grunwaldem. Będzie to zupełnie abstrakcyjne. My o wojnie słyszałyśmy przy stole u babci, u dziadka, natomiast nasze dzieci już niestety nie. I to jest ostatni moment, żeby ocalić od zapomnienia ostatnie okruchy właśnie tych wspomnień, dlatego że z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc świadkowie odchodzą coraz szybciej. I za chwilę nie będzie komu tych historii opowiadać. A ja też myślę i też zachęcam, bo też się spotykam z młodzieżą, żeby przełamać tą pamięć trzech pokoleń, żeby jednak spisywać relacje dziadków, babć albo ich nagrywać, póki jeszcze te babcie i dziadkowie są. Wiadomo, że babcie i dziadkowie traumami swojego życia nie obciążają nastoletnich wnuków. A potem często gęsto jest tak, jak również w moim przypadku, że kiedy ja zawsze dociekałam i zawsze pytałam, babcie nigdy nie chciały opowiadać. Natomiast w momencie, kiedy myślę, że mogłyby już mi opowiedzieć i miałyby tą odwagę opowiedzieć, to po prostu już ich nie ma, tak? Moja babcia przeżyła pogrom na Wołyniu i zawsze miała zasznurowane usta, nigdy nie chciała wspomnieć i opowiedzieć, co się wydarzyło. Druga babcia trochę bardziej odkrywała karty swojego życia, ale też myślę, że widziała we mnie smarkacza, któremu po prostu pewnych rzeczy się nie opowiada. Więc ja zachęcam ku temu, żeby póki można nagrywać i spisywać. To jest już moje ostatnie pytanie i mam nadzieję, że mi je wybaczysz, ale wiem, że pracujesz nad kolejną książką. Czy możesz zdradzić szczegóły? Czy tak trochę niechętnie, ale rzeczywiście tak, bo to jest, często jest tak, że ja sobie zakładam, że historia będzie miała taki, a nie inny wymiar. Tymczasem okazuje się potem, że dokumenty, które trafiają w moje ręce czy relacje, one powodują, że gdzieś ta historia zatacza trochę inne koło niż mi się wydawało. Ale rzeczywiście tak jest. W tej chwili współpracuję z Muzeum Powstania Warszawskiego. Opracowuję nigdy wcześniej niepublikowane pamiętniki. Jeden z tych pamiętników to jest pamiętnik z ulicy Żurawiej, numer 4. Okazało się, że nareszcie otworzył się i zaczyna mówić mąż wspomnianej wcześniej Ewy, która opowiedziała mi tajemnicę z Auschwitz. On przeżył powstanie warszawskie na Żurawiej 28 i zaczyna opowiadać tą historię. Podzielił się historią rodziny, która mieszkała po sąsiedzku, ale niezależnie od tego odezwał się do mnie pan z numeru 26, przekazał mi swój pamiętnik i swoje wspomnienia. I to będzie historia, która będzie dotyczyła cywilnego aspektu powstania warszawskiego na ulicy Żurawiej, które kończy się również niestety w obozie Auschwitz i dalej, więc to jest taka historia. No a kolejna historia, po którą jutro jadę, to jest historia stricte obozowa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Czy może mamy pytania z widowni? To ja bardzo dziękuję. Ja w ogóle chciałam podziękować, że Państwo zechcieliście przyjść wysłuchać historii Franciszki i Wawrzyńca Kulików, bo nie ukrywam, że to jedna z najbardziej wzruszających historii, którą usłyszałam i historia, która zostanie ze mną do końca życia. Jako czytelniczka, bo przeczytałam wszystkie Twoje książki obozowe, mogę powiedzieć, że to była najbardziej poruszająca historia, szczególnie rozdział, w którym jest opisane z pierwszej osoby, jak Wawrzyniec podejmuje decyzję i czuję, że już głos mi zaczyna drżeć. Podejmuje decyzję, że idzie do Auschwitz, żeby ocalić swoją żonę i syna.
bo fabularna część tej książki napisana jest z perspektywy trzech osób, czyli Wawrzyńca, Franciszki i Jana Nowaczka w pierwszej osobie, więc to jest naprawdę bardzo poruszająca historia i świetnie napisana książka. No bardzo dziękuję Ci za miłe słowa. Wawrzyniec tak naprawdę nie poszedł do Auschwitz, on się powlókł do Auschwitz, wyszedł w niedzielny właściwie blady świt, tylko i wyłącznie po to, żeby nie widzieć sąsiadów, żeby nie słyszeć ich uwag i prób odżegnania go od decyzji, którą podjął. I powiem szczerze, że to, co było najbardziej dla mnie wzruszające 2 czy tam 3 dni temu, to jak córka opowiadała, że ona się obudziła i ona słyszała, jak tata wychodził. Ona się żegnała i mimo, że pani ma 87 lat, to pokulały nam się łzy i to w tej kobiecie żyje do dzisiaj. Ona mówi, że do końca życia będzie pamiętała ten dzień, najgorszy dzień w jej życiu. I tym akcentem chyba zakończymy. Oczywiście. Przepraszam, ja mam pytanie, czy ta książka będzie tłumaczona na obce języki? Dobrze by było, bo teraz w tym okresie, kiedy Polska chce tego odszkodować, to by dobrze było, żeby taka książka się pokazała, bo ludzie na świecie nie wiedzą, co to jest za Auschwitz, wie pani, bo myślą, że są obozy polskie. Dobrze by było, żeby ta książka była chociaż na angielski, jak na inne języki nie można było przetłumaczyć. Bardzo dziękuję za tą myśl. Też bardzo o tym marzę. Robimy wszystko, żeby książkę rzeczywiście przetłumaczyć. Bardzo mi też osobiście na tym zależy, bo też mam świadomość, że to są historie, które nie są opowiadane z perspektywy statystyki, tylko z perspektywy emocji poszczególnych osób. I też uważam, że te książki powinny się ukazać przede wszystkim na rynku niemieckim. Dziękuję bardzo. Edward Szlązak. Mam takie pytania, właściwie 2. Czy dobrze zrozumiałem? Od 6 lat pani pisze książki? Tak. 22 pani napisała? Tak. Czy mniej więcej 4 na rok? No mniej więcej tak. I to jest coś niesamowitego. Ale wie pan co? Ja rozumiem, że w tych książkach jest dużo faktografii, prawda? Dużo historii rzeczywistej, a nie beletrystyki. I to jest drugie pytanie. Jaka jest proporcja? Bo na pewno też i włącza pani również takie wątki beletrystyczne, które to przecież nie da się wszystkiego dokładnie spisać, mając tylko i wyłącznie dokumenty z różnych źródeł i rozmowy z tymi, którzy jeszcze coś pamiętają. Wie pan co, to jest tak, że ja rzeczywiście piszę książki od 6 lat bodajże. Napisałam ich 22. Tak naprawdę książki uratowały mi życie, bo zaczęłam pisać i sięgnęłam po pióro za namową męża w bardzo takim dramatycznym, zawodowym też moim momencie. I właściwie to pisanie książek spowodowało, że ja znalazłam nowe światło w tunelu i po prostu odnalazłam siebie na nowo. Zupełnie inaczej się pisze książki obyczajowe, no bo siłą rzeczy puszcza się wodze fantazji i to po prostu się gdzieś tam nawija. Natomiast te książki historyczne, tak naprawdę ja pracuję nad nimi miesiącami. Pracuje ze mną sztab ludzi, ale tak jak pan wspomniał, ja przede wszystkim słucham historii poszczególnych osób i potem rozdział po rozdziale z tymi osobami, tak jakby to czytamy to wspólnie, tak? I to jest też, ja dużo pamiętam z mojego dzieciństwa, dziadkowie mieli dworek na Kujawach i tam się toczyło takie życie trochę jak w Chłopach, bo pamiętam czworaki, pamiętam kobiety z sierpami, które wracały z pola i tak dalej. I ja każdy rozdział po rozdziale czytam rodzinie. Rodzina opowiada dalszą część wspomnień, poszukujemy tych wspomnień, więc to jest mozolna praca, ale oczywiście ja to beletryzuję, tak? Ubieram to w jakieś sytuacje okołożyciowe, czy sytuacje takie, które w danym momencie w domu się mogły zdarzyć. Natomiast ta najważniejsza linia historyczna tych wydarzeń no jest niezmienna i ja też, dla mnie to jest, raz, że dla mnie jest to bezpieczniejsze, dlatego że nie piszę, nigdy nie jest tak, że napiszę książkę i dam rodzinie do przeczytania, tylko my rozdział po rozdziale, fragment po fragmencie nad tym pracujemy, po to, żeby wyłapać pewne braki, żeby poprawić błędy, czy żeby też rodzina mogła mi podsunąć kolejne wspomnienia, bo one się pojawiają przy takich drobiazgach zupełnych i wydaje mi się, że to jest taka uczciwa praca, tak? Że to minimalizuje ten moment takiego fantazjowania i pójścia na całość.
Szanowna Pani, poza wszystkim tak jestem zachwycony sukienką, bardzo, ale to przepraszam. Dziękuję. Chodzi mi, Pani wspomniała, czy Pani prowadząca mówiła o tym, że Pani specjalizuje się właściwie w historiach kobiet. Rzeczywiście mam wrażenie, że wobec tego, że te kobiece obozy, czy obozy z jakąś dużą ilością kobiet, bo Auschwitz nie jest typowym kobiecym obozem, no poza ewentualnie Birkenau, prawda? Więc skąd, jeżeli kobiety, to dlaczego akurat Auschwitz, a nie inne, no na przykład Ravensbrück, czy to przypadek? A druga kwestia, myślę, że tu wspomniane o potrzebie tłumaczenia, sama Pani wspomniała na niemiecki, a ja zetknąłem się z pracami niemieckich historyków o kobietach strażniczkach obozowych. Rzecz zupełnie w Polsce nieznana. One piszą te prace, tam jakieś kobiety, właśnie jakieś naukowcy niemieccy opracowują te rzeczy, a w Polsce się zupełnie tego nie zna. Jakby... Znaczy ja napisałam książkę, moje trzy książki są przetłumaczone na język czeski, przepraszam, zapomniałam o tym wspomnieć wcześniej. W każdym razie pracujemy nad tłumaczeniami na angielski i niemiecki rzeczywiście. Natomiast ja napisałam taką książkę Dwie twarze, czyli życie prywatne SS-manów z Auschwitz. Inspiracją do tej książki było zdjęcie, które pokazała mi archiwistka. To było zdjęcie różanego ogrodu, bo róże wtedy były modne, komendanta obozu z bajorkiem, w którym bawiły się jego dzieci i najbliższym sąsiedztwem był mur krematorium tego najtragiczniejszego miejsca w tym piekle. I to mnie bardzo poruszyło, bo się okazuje, i to jest też niesamowite, i to też jest w relacjach, które znajdziecie Państwo w tej książce, Dwie twarze, życie prywatne SS-manów z Auschwitz, że my znamy Auschwitz z perspektywy ofiar, z perspektywy katów, ale dla niektórych osób było to idylliczne miejsce, tak jakby chociażby dla wielu rodzin niemieckich. I stąd też taka inspiracja, żeby napisać tą książkę od tej drugiej strony. To, o czym Pan mówi, obóz, rzeczywiście no, przewagą pierwotnie w obozie to był obóz bardziej męski niż żeński, ale oddział w Auschwitz I, Auschwitz II też był oddział obozu kobiecy. Potem to wszystko zostało przeniesione do Birkenau, natomiast tych kobiet tam były po prostu całe dziesiątki tysięcy, więc to, no, nie wiem, trudno mi powiedzieć szacunkowo, czy to się rozkładało pół na pół, ale tych kobiet tam była cała masa. Natomiast my też z lektur szkolnych pamiętamy czy opowiadania książki Grzesiuka, czy pamiętamy różne inne publikacje, natomiast tak naprawdę rzadko kiedy słyszymy o tym, jak te kobiety w obozie funkcjonowały i jak próbowały przetrwać. Jak rozumiem, Pani zna ten film Wybór Zofii, tam właśnie z tą historyjką. Zresztą, Pani, mój kolega grał ogrodnika właśnie w tym filmie. Tak na wszelki wypadek pytałem, czy pani oglądała ten film, tak? Czy wiecie Państwo, to jest, dla mnie to też jest bardzo zdumiewające i to jest też takie trudne, że bardzo trudno jest popularyzować ten temat, publikując te książki gdzieś za granicą. To wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało. Pojawiają się u nas książki autorów zagranicznych, które mówią, no chociażby tatuażysta z Auschwitz, tak, w którym jest dużo przekłamań i nieprawdy. My to popularyzujemy, natomiast bardzo trudno jest też te książki wydać na rynku zachodnim, a uważam, że powinno się o tym mówić, bo ta historia też miała taki wymiar, jak ja pokazuję w tych książkach. Jest zupełnie inaczej się mówi o Auschwitz, gdy myśli się, że to była czyjaś ciocia, czyjś tata i wtedy to tak naprawdę poruszamy najtkliwsze struny emocji i wydaje mi się, że dlatego te książki są takie wartościowe, bo tak naprawdę każdy się jest w stanie utożsamić i mógłby się w tych książkach odnaleźć. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękuję Nino Tobie i dziękuję Państwu, że zechcieli Państwo wysłuchać naszej rozmowy i być tutaj z nami. To ja bardzo dziękuję. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę na książkę, to chętnie podpiszę. Także miłego wieczoru i bardzo dziękuję. Dziękujemy.